robi się nieźle. Ale nie mówisz o muzyce akurat. Nie no kurwa, jak można tego słuchać? To są jakieś jaja. Ej, z tego co kojarzę, sorry, to nikt tego nie polecał. Nikt tego nie polecał, ale za to był polecany nie, Blacha. Ktoś na pewno. Blachę, ale niekoniecznie to. Skąd Blacha pierwszy raz się u nas pojawił? Wspomniany był przy tym, gdy słuchaliśmy Chivasa w Room, bo wtedy Chivas był jeszcze w wytwórni New Bad Label, w której brylował wówczas Blacha i z tego co wiemy nadal jest w tej wytwórni. Tak. Wtedy brylował. Teraz z tego co wiemy, no to tak, Blacha oczywiście w 2115. Czy Blacha nadal bierze udział w wytwórni, w życiu wytwórni New Bad Label? To nie wiem. Życie wytwórni nie. No nie wiem, możesz być telenowela jakaś. Dwóch? Ale właśnie jak to prawnie wygląda? Chyba zresztą nie możesz być w dwóch wytwórniach. Czemu nie? A może? Zależy jaka umowa jest chyba, nie? No, może tak. Zresztą na wszystko można się umówić raczej. Dobrze, zobaczmy. Jedną będzie rzecz ważną trzeba wspomnieć. No co? Bo znasz hity Blachy. To brzmi jak żart, proszę. Hity Blachy, była jakaś składanka, o której nie słyszałem? Hity Blachy 99. Hity Blachy. Hity spod Blachy. W sensie, że jesteś w sklepie muzycznym. Proszę, te hity. Te spod Blachy. Miałem na myśli. A ty znasz, rozumiem, tak? No, mieliśmy okazję niechcąco usłyszeć nawet ostatnio jakieś tam coś było. Takie dwa letniaczki, właśnie Mademoiselle. A to jakieś disco polo też było. No, takie reggaetono, disco polo, coś ten, więc mieliśmy duże obawy przed tym utworem. No i nadal mamy. Jolly Jolly. No dobra. No zobaczmy, może się okazać, że jest tak beznadziejne, że nie... Na pożegnanie wakacji. Że nie puścimy tego, zobaczmy. Co ty? Oczywiście, że puścimy już. Zależy, czy skończymy w ogóle. Pianinko. Na razie jest pięknie. Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach ty błyszczy. Julie, Julie, robi się nieźle. Bella, Bella, hej. Ale nie mówisz o muzyce akurat. Ale co, czekaj, aha, że Jolly Jolly Bella Bella, okej, okay, dobra, musiałem sobie... No Bella, że piękna, a Jolly, że Angelina Jolly. Ale wiesz co, mam wrażenie, że ten autotune jest jakiś tani. Że tak dziwnie się triggeruje. Nie tu kupili tej licencji, co te, jak mają tam, co my. No. Generalnie jest taki suchy ten wokal. Jak na taką jakość klipu, widać, że no, wydane były pieniądze na to, to mam wrażenie, dużo że... Dużo make-upu też, ale to pod względem produkcji wokalu mam nadzieję, że czegoś tam może zabrakło. Pierwsze wrażenie, co myślisz? Fajne? No widzę, pomiję, nie, że nie, no aż za wcześnie. Dobra, za wcześnie mi na razie nie jest fajnie za bardzo, no znam takie muzykę, taką muzykę. Takie muzykę znam, to zobaczmy dalej. Tyle lat, widziałem ciebie chyba w moich snach już wcześniej. Salut za nas, pod stopami piach, na pewno parę gwiazd na niebie. Polewam po kolejce Hennessy, już robi się namiętnie po trzecim. Potem wyciągasz telefon, a na tapecie masz zdjęcie zaręczy. Sam byłem już zaręczony dwa razy, ukryte DM-y, cztery snapchaty. Jak piszę tobie, że jedzie po pracy do taty, to znaczy, że jedzie do Blachy. W morzu są ryby, na niebie są ptaki. W klubach dziewczyny pragnące uwagi. A ja szukam jednej, która mnie nie zrani. Jesteś taka Julie, Julie. On sam szuka dziewczyny, która jest wierna, a jednocześnie sam bierze udział w zdradach. Bierze udział w zdradach. Ojej, mógł przestać. Ale no to jest tak. To jest tak, jakby złodziej powiedział, już mam dość tego kurwa, że wszyscy tak kradną. No, hipokryzja. To jest skomplikowane. Wiesz co, nie analizowałbym aż tak bardzo no, tak tego. Mi się, no tak się nasunęło. Możliwe, że to nawet nie jest prawdziwa historia. Znaczy no jest taka szansa. Bella, bella, hey. Że jest mi trochę głupio, że nasi widzowie będą to widzieć razem z nami po prostu, że to wstyd trochę jest to pokazać ludziom, więc... Jeszcze kolejne kroki i trzeba będzie w incognito oglądać. No bo mówiliście, że Blachę sprawdźcie. No to proszę bardzo, macie Blachę. Nie no kurwa, jak można tego słuchać? To są jakieś jaja. Ej, to jest tak blisko disco polo, że to jest bardziej niż White był ostatnio.
No nie wiem, no czy można przepraszać za Blachę? No Blacha robi to, co robi, no sorry, że taki utwór się wylosował, ale no nie wiedzieliśmy, jakie to będzie. A mówiliście, sprawdźcie Blachę, no to... A ponoć Gang 2115, to że co? Że jakaś jakość tam ma być? Gówno. Dobra, takie lato może. No, brnijmy. To mocne śmieszne. Nie wiem, że ty też możesz spać, ale zamiast płakać sama tańczysz do rana w mieście. Na story krótkie sukienki, ale w ulubionych same smutne piosenki. Śminka, tuszujesz sztuczne uśmiechy w szpilkach, próbujesz uciec od presji. Znam to, bo sam to przerabiałem z tamtą lato. A mimo to serce zamarzło jakoś po tym, jak mi zależało za bardzo. Dla niej za bardzo liczył się banknot. Pokaż mi blizny, pokażę ci swoje. Nie chcę już stykać nad dronem i nie wiem, jak mam ci powiedzieć inaczej, więc śpiewam pijany. Jesteś taka Julii. No ale co, jedno trzeba przyznać, że chłopak chyba jest wrażliwy. No, jeżeli on sam ten tekst napisał, to być może trochę jest. Okropnie brzmi ten wokal. Mam wrażenie, że jest coś z nim cały czas nie tak. Ten typ jest martwy. W sensie, może i on jest wrażliwy, ale zero ekspresji. To jest tak, kurwa, wtórne. Ja pierdolę to aż po prostu... Ej, ale Krista, czy byłbyś w stanie wymienić jeden oryginalny element w tym? Wiesz co, w takich kawałkach nie ma za bardzo oryginalnych. Ale chociaż, nie wiem, no cokolwiek, żeby on przyciągał ludzi. W letniaczkowym reggaetonie, który brzmi jak disco polo? Nie ma tam takich rzeczy. To powiedz mi, czemu to jest popularne? Bo to ma milion wyświetleń w kilka dni? Mało tego. Wiesz co? Są rzeczy, które są jeszcze bardziej wtórne i są jeszcze popularniejsze. No pewnie tak. To czemu, co to decyduje jest, o tym? To jest trochę ma za bardzo oryginalne, żeby było najpopularniejsze. Nie, no bez jaj. No, no nie wiem, no nie wiem. Dobra, nie skończmy to, bo... Pół minuty, damy radę. Bella, bella, hey. Na moich ustach się błyszczy. Julii, Julii, bella, bella, hey. Julii, Julii, bella, bella, hey. Wkurwa, to ten autotune jest okropny. Coś jest nie tak. Ja pierdolę, ale to było... Jest takie amatorskie w chuj, no. To jest dosłownie jakby, jakiś kurde gość na Discordzie, na czacie wszedł i sobie włączył wtyczkę za darmową jakąś. Tak, my byśmy to mogli zrobić. Dobra, no nie wiem, czy jest sens znęcać, no. Ja mogę tylko chyba przeprosić was, że dobrnęliście do końca razem z nami, bo no nie wiedzieliśmy, co to będzie. Straszny gówno. Po prostu, słuchajcie, jeżeli ktoś będzie go bronił, to możecie odsubskrybować ten kanał, bo ja chyba nie chcę, właśnie, żeby tacy ludzie oglądali. Szukamy teraz tej osoby, która będzie bronić Blachy. Broń Blachy. Napisz. Daj argumenty. Ty, który uważa, że Blacha jest okej, daj może znać. Masz jakieś argumenty. Wiesz, co jest najgorsze? Że to nawet nie jest śmieszne. Jakby to chociaż było śmieszne, nie? Jakby o Malik Montana zrobiłby to śmiesznie na przykład. To coś ci się w ogóle podobało? Ładne kolory. Nie wiem, mi się nie podobał ten filtr nawet na obrazie. Tak, no dobra, teraz szukasz już, wszystko się kojarzy z gównem teraz. No dobra, no to chyba tyle. Co to? No nie ma co gadać więcej, no. Czy są utwory Blachy może sprzed lat, które są lepsze, bardziej ambitne w innym stylu? No bo wiemy, że Blacha ma wakacyjne hity i z tego słynie. Czy jest, są inne? Jest szansa, że to jest po prostu skok na kasę, nie? Absolutnie nie. W jego przyszłości, zwłaszcza jak jesteś początkujący, no starasz się z siebie wykrzesać jak najwięcej i może Blacha tak robił. Ale on jest młody, typ jest 9-7. Ale już ma sukces, nie? Już nie musi. Jakbyśmy my to zrobili i nie mielibyśmy takiej promocji, to by się nigdy nie przebiło. Ta muzyka się nie broni niczym. No nie, to musisz mieć marketing, całą promocję. Jak... Kurde, dobra, nie pastwmy się już nad tym tyle. Nie, to bardziej już kwestia, myślę, rozkminy w ogóle nad stanem popularności rzeczy konkretnych. Czemu są te, a nie inne. Ale to sami wiecie. Albo i nie wiecie. No to wtedy się może dowiecie. Pięknie. Dobra wskazówka. Już wiem, co robić. Jak nie wiesz, jak to się dowiem. To się dowiem. Dokładnie. Dzięki za waszą obecność i jeszcze raz przepraszamy. Wybaczcie nam. I następnym razem będzie lepiej. Dzięki, pozdro. Głównie dlatego, że gorzej dużo być nie może. Cześć.